osób uprawiających sport mieszka na terenie gminy i miasta Czerwionka Leszczyny sporo, a wielu z nich zostało nagrodzonych niedawno przez tamtejszy samorząd. Już kolejny raz pan burmistrz postanowił uhonorować osoby, które zajmują wysokie miejsca w dziedzinach sportowych. Głównie jest to młodzież. Gmina bardzo mocno dba i bardzo chcemy, żeby wszystkie te zajęcia, które odciągają młodzieży od złych nawyków, a wręcz właściwie powinnam powiedzieć, które wyrabiają u młodych ludzi dobre, prawidłowe nawyki, no to bardzo mocno kładziemy nacisk i myślę sobie, że sport jest jednym właśnie z tych elementów. W sumie nagrodzonych zostało ponad 30 zawodników i zawodniczek, którzy w ubiegłym roku osiągali w swoich dyscyplinach najlepsze rezultaty. Takich najważniejszych i zresztą najbliższych osiągnięć, to zdobyłam 3. miejsce na Mistrzostwach Europy, drużynowo i indywidualnie. Było to we Włoszech, w Foggi. Jestem też mistrzynią Polski młodzika i juniora młodszego i wicemistrzynią Polski juniora. No, najważniejszym osiągnięciem jest 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Foggi i 2. miejsce na w Pucharze Europy w Krakowie. Utalentowani sportowcy mogli liczyć na nagrodę, a także stypendia przyznawane przez czerwieński magistrat. Nasi stypendyści to jest rodzaj podziękowania za ich trud, wysiłek, zaangażowanie, za no, myślę bardzo fajną próbę łączenia nauki ze sportem. Corocznie, także w tym roku, postanowiliśmy spotkać się po to, żeby powiedzieć głośno dziękuję za to, co na przestrzeni roku w obszarze sportu w naszej gminie się dzieje. Oby w kolejnych latach działo się jeszcze więcej. Przyjaźń Czerwionki Leszczyn i klubu sportowego Górnik Zabrze weszła niedawno na nowy poziom. Dwaj piłkarze zabrzańskiego klubu, Szymon Matuszek i Daniel Bielica, odwiedzili uczniów szkoły podstawowej nr 3. Nie mogło oczywiście zabraknąć pytań o początki ich zamiłowania do piłki nożnej. Myślę, że jak większość jakichś tam piłkarzy czy zawodników, gdzieś zaczynało od małego, od kopania w domu, przez podwórka, a później jakieś kluby i tak dalej, i tak dalej. Tak się to rozpoczęło. Myślę, że każdy gdzieś zaczynał w wieku 3-4 lat, może od kopania w domu, a później się to przenosi na większe boiska. Uczniowie grający póki co na tych nieco mniejszych boiskach też mieli sporo pytań, a łączyło ich jedno – ogromna sympatia do zabrzańskiego klubu. Sam kiedyś ćwiczyłem, przestałem, bo nie wychodziło mi to. Na Górnika na przykład jeżdżę od 4 lat i naprawdę super zabawa tam jest. Doskonale wiedzą o tym młodzi mieszkańcy Czerwionki Leszczyn, którzy wzięli udział w rozgrywanym w minioną niedzielę meczu pomiędzy Górnikiem a Legią Warszawa. Czerwionka Leszczyny była partnerem społecznym tego spotkania, a jej młodzi mieszkańcy stworzyli tego dnia na arenie Zabrze dziecięcą eskortę dla piłkarzy. Miasto i gmina liczy, że ta współpraca będzie dalej owocować. Mam nadzieję, że zachęcą naszych młodych mieszkańców do uprawiania sportu. W dużym stopniu już się to chyba udało. Coroczny turniej piłkarski przedszkolaków z terenu gminy i miasta jest tego najlepszym dowodem. Maluchy rywalizowały w trakcie 4-minutowych spotkań w systemie każdy z każdym. 7. turniej halowej piłki nożnej przedszkolaków. Spotykamy się tutaj po raz 7. na wspólnej zabawie, wspólnej rywalizacji. Dzieci co roku oczekują na to wydarzenie. Drużyny się przygotowują od początku roku szkolnego. Zawsze jest dylemat, kogo wybrać do tej drużyny, bo jest po 8 reprezentantów z każdego przedszkola. Ćwiczyliśmy w piłkę w przedszkolu, graliśmy, strzelaliśmy bramki i jeszcze chodziłem na takie treningi. To jest zabawa z piłką, tory przeszkód, taka mała rywalizacja pomiędzy dziećmi. I tak jak mówię, no wprawdzie nasze przedszkole w tej chwili przeżywa kryzys w postaci remontu, więc korzystamy z boiska szkolnego, jak też i właśnie sali gimnastycznej szkoły nr 7. I tam głównie tego typu zajęcia sportowe odbywamy z dziećmi. W tym roku najlepsze okazało się przedszkole nr 3, ale gratulacje należą się wszystkim młodym zawodnikom.
Przedszkolaki z przedszkola numer 10 w Czerwionce-Leszczynach energii mają pod dostatkiem. Udowodniły to w marcu, świętując przyznanie swojej placówce wyjątkowego certyfikatu. Dzisiejsza uroczystość jest związana z tym, że w listopadzie 2018 roku otrzymaliśmy krajowy certyfikat przedszkole promujące zdrowie. Jesteśmy dumni, że to właśnie nasza placówka taki certyfikat otrzymała. Oczywiście, aby otrzymać taki certyfikat, musieliśmy spełnić wiele warunków. Były to różne działania, zadania, edukacja i zabawa z naszymi dziećmi, mówiąca o tym, jak należy zdrowo żyć, jak należy się odżywiać. Maluchy na scenie Czerwieńskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w specjalnym przedstawieniu udowodniły, że zdrowy tryb życia to dla nich sprawa oczywista. Program artystyczny, mówiący właśnie o tym, że odżywiamy się zdrowo, że uprawiamy sport, że uprawiamy zumbę, że chodzimy na wycieczki. Wszystko to, co wpływa na to, aby nasze zdrowie było docenione. Zdobycie takiego certyfikatu łatwe nie było. Przedszkole numer 10 przez kilka lat wdrażało wytyczne i realizowało projekty stawiające zdrowie podopiecznych na pierwszym miejscu. Nasza przygoda z promocją zdrowia rozpoczęła się już w 2011 roku, kiedy to przystąpiliśmy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wtedy wiązało się to z tym, że trzeba było napisać program autorski na temat zdrowia, na temat bezpieczeństwa. Następnie pracowaliśmy na tym programie, i przede wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo i ruch w przedszkolu. Młodzi i zdrowo się odżywiający zarażają teraz swoimi prozdrowotnymi nawykami swoich najbliższych. Dzieci dzięki przedszkolu nauczyły się zdrowo odżywiać i wprowadzać nowe jakieś zasady żywieniowe. Na przykład u nas w przypadku syn przychodzi w przedszkola i właśnie mówi, że jeli to nowego, że to im się właśnie podobało i stara się po prostu wdrążyć to w tryb codzienny. W zdrowym ciele zdrowy duch, mawia przysłowie. Jeśli maluchy z czerwieńskiego przedszkola numer 10 będą wierne zasadom zdrowego trybu życia, z pewnością zaowocuje to w ich dorosłym życiu. Industriada to już znana marka w naszym województwie. Już scenariusze, które się piszą, w zasadzie są gotowe, wskazują na to, że to będzie naprawdę wydarzenie, absolutnie ponad to wszystko, co dotychczas się działo, do czego już prawie przywykliśmy, bo już dla nas Industriada to jest coś takiego, co wiadomo, że będzie, że czerwiec, że Industriada i to po prostu jest normalne. Tegoroczna edycja będzie już 10. w historii. W Czerwionce-Leszczynach industrialne święto trwa od lat 5 i w tym roku będzie ono bardzo huczne. Hasło tegorocznej Industriady bardzo nas ucieszyło, bo myślę, że jest bardzo przyjemne. To jest Indubal. Urodziny, mamy imprezować, mamy się bawić na balu, mamy pokazać, jak świętowano, jak odpoczywano po pracy, jak się bawiono. W Czerwionce-Leszczynach mamy swoją własną interpretację tego tematu i zorganizujemy huczne i wielkie, mamy taką nadzieję, niezapomniane wesele na familokach. Niedawno coś podobnego w Czerwionce-Leszczynach już przeżywano. Z okazji tworzenia zdjęć do kalendarza miejskiego zorganizowano inscenizację jednego z ważniejszych w historii gminy wesel. Ale industrialna impreza ma być znacznie większa, stąd prośba o pomoc. Jeżeli Państwo mają takie przedmioty, którymi chcieliby się podzielić, na przykład dawne zaproszenia ślubne, telegramy, może jakieś elementy prezentów ślubnych komuś zostały, kryształy, talerze. Obiecujemy, że będziemy się nimi dobrze opiekować, a później oddamy. Bardzo serdecznie zapraszamy, aby tym się z nami dzielić. Pamiątki gromadzić będzie czerwieński magistrat. Wszystko po to, by jubileusz Industriady przyćmił wszystkie poprzednie edycje tej imprezy. Industriada zresztą się rozszerza, są kolejne obiekty zaprzyjaźnione z Industriadą, więc myślę, że ta inicjatywa naprawdę była absolutnie, absolutnie trafiona. Kto jeszcze nie przekonał się o tym na własnej skórze, będzie miał szansę już 8 czerwca. A na koniec dzisiejszego programu wspomnienie karnawału. To jest ciasto, z którego powstaną pączki. Ciasta sporo, ale w tłusty czwartek nikt nie poprzestaje na zjedzeniu jednego pączka. A przecież nie może ich zabraknąć, tym bardziej, że na świeże kreple czekała w Czerwionce-Leszczynach cała rzesza spragnionych słodkiego przysmaku łakomczuchów. Czy wy lubicie pączki? Tak! Dlaczego? Bo są słodkie! Dobre.
I mają na środku dżem! Niektóre mają dżem, ale w pączku można znaleźć też inne nadzienia. Z serem. Serem. Z czym jeszcze? Z dżemem. Tak. Z marchewkami. Z marchewkami. Szalone. Z czym jeszcze? Z marmoladą. Z marmoladą. Tak. Fantazja, jeśli chodzi o tak zwane filowanie krepli, nie zna granic. Najważniejsze, żeby smakowały. Przygotowanie smacznego pączka wymaga nieco zachodu. Naciśnij mocno tą szklankę. Tak, bo wycinasz z ciasta, tak. I teraz drugą. W środku równiutko. Drugą. Jak to dzieci ze Śląska, to są pojętne. Jak mają takie babcie, co wszystko umią zrobić doma, to dzieci też. I dzieci zrobiły. I pączki, i oponki. Co prawda przy smażeniu musiały wspomóc się doświadczeniem pań z kół gospodyń wiejskich. No najtrudniejsze jest to wyrabianie, bo to jednak trzeba siły, żeby to jakoś wyrobić, nie? Każdy z etapów powstawania krepli, od suchej mąki po smażenie na głębokim tłuszczu, odbywał się w Czerwiące Leszczynach pod czujnym okiem uwielbiających pączki maluchów. Dla dzieci to jest nie lada atrakcja, bo mogą zobaczyć, jak powstają te pączki, które znają z lat, z witryn sklepowych, a tutaj przyglądają się, jak od początku, od składników powstają te pączki, że ciasto rośnie, jak się je nadziewa, jak się smaży w gorącym oleju. Po wszystkim oczywiście konieczna była degustacja. Ta przebiegła bardzo sprawnie, bo pączki zniknęły w okamgnieniu, bo domowy krepel to nie to samo co kupny. Do tego krepla dano jest ta nasze serce, a tak to jest wszystko na automatyczne dzidzi i gotowe, nie? Nieważne czy kupne czy swojskie, ważne by smakowały.